Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Video News. Z góry przepraszam, że dopiero teraz, no ale wróciłem z IFA z zapaleniem oskrzeli, z którego jeszcze się do końca nie wyleczyłem. Mam nadzieję, że mimo to moje materiały z IFA, które możecie oglądać na kanale Video Testy, są na jakimś, mam nadzieję, jak najwyższym poziomie. No i cóż, przechodzimy do ciekawostek ze świata gier i branży IT, a ja w większości pominę fakty z IFA, ponieważ możecie oglądać na innych filmach. From Software tworzy świetnie zapowiadającego się ekskluzywa na PS4, Bloodborne. Na konferencji w Japonii poznaliśmy dokładną datę premiery tej gry. Nowe dzieło twórców Dark Souls pojawi się na sklepowych półkach 5 lutego. Jednocześnie pojawił się także nowy zwiastun tej gry. Fragmenty gameplayu są naprawdę krótkie, ale trailer ma głównie na celu przedstawienie klimatu gry. Posiadacze Xbox One niedługo będą mogli zagrać w nowy tytuł. Studio Undead Labs zapowiedziało, iż na nowej konsoli Microsoftu pojawi się State of Decay. Wprawdzie mówimy tutaj o grze akcji, ale głównym i w zasadzie jedynym zadaniem gracza jest utrzymanie się przy życiu i starcia z kolejnymi hordami zombie. Gra pojawiła się już na Xboxa 360 i PC, a na nowej konsoli premiera odbędzie się w 2015 roku. Co więcej, gra pojawić ma się w wydaniu Year One Survival Edition. Znajdzie się w nim nie tylko gra, ale również wydane do niej dodatki, coś nowego, czego na PC i Xboxie jeszcze nie było. Resident Evil Revelations 2 ma zawierać spore zmiany, nowych bohaterów i mechanikę, a w efekcie zupełny restart serii i nową jakość. Podczas konferencji Sony Computer Entertainment firma Capcom zapowiedziała jedynie, że premiery tego horroru należy spodziewać się już na początku przyszłego roku, a wypuszczony teaser niczego specjalnego nie wyjaśnia. Pierwsze Revelations zostało wydane w 2012 roku na Nintendo 3DS, a rok później w odświeżonej wersji trafiło na konsole Xbox 360, PS3, Wii U i PC. Dwójka zaś od razu pojawi się na konsolach i PC-tach. A jednak, będzie kolejny Saints Row. Studio Volition i Deep Silver zapowiedzieli kolejną odsłonę cyklu. Saints Row Get Out of Hell będzie jednak tylko samodzielnym dodatkiem do czwórki. Akcja dodatku zabierze graczy do tytułowego piekła. Tam uwięziony został szef świętych. Naturalnie trzeba będzie go uwolnić, po drodze kasując masę demonów i samego diabła. Premiera tej produkcji będzie miała miejsce 30 stycznia przyszłego roku. Samodzielny dodatek trafi nie tylko na PC oraz konsole Xbox 360 i PlayStation 3, ale również na konsole nowej generacji. Firma MSI zaprezentowała swoją wersję grafiki Radeon R9285. Jest to model z fabrycznie podniesionymi zegarami i autorskim chłodzeniem. MSI Radeon R9285 Gaming 2G to niereferencyjna konstrukcja, która bazuje na rdzeniu Tonga Pro z 1792 jednostkami cieniującymi o taktowaniu podniesionym do 973 MHz. Oprócz tego karta dysponuje 2 GB pamięci GDDR5 256 bit o standardowej częstotliwości 5500 MHz. Chłodzenie to autorski system Twin Freezer 4 wykorzystujący aluminiowy radiator z 4 niklowanymi rurkami cieplnymi i 2 wentylatorami. Karta posiada 2 złącza DVI oraz po jednym HDMI i DisplayPort. Za miesiąc zadebiutuje Sherlock Holmes, Zbrodnia i Kara. 19-wieczna Anglia, genialny detektyw oraz 6 skomplikowanych zagadek zwieńczone jednym z 9 alternatywnych zakończeń, które przygotowało studio Frogwares. Na nowym trailerze oglądamy działanie systemu przesłuchiwania świadków. Jak można się domyślić, będzie to nasze główne zadanie w tej produkcji. Jako Sherlock Holmes przeprowadzimy rozmowy z napotkanymi postaciami, ale również będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się ich wyglądowi. Gra trafi na konsole i komputery osobiste. Opublikowany został nowy 7-minutowy zwiastun Call of Duty Advanced Warfare. Według Sledgehammer Games tryb multiplayer będzie najlepszy z całej serii. Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się po premierze. Chociaż wspomniany materiał wideo zapowiada całkiem niezłą zabawę. Dzięki niemu mamy okazję nie tylko rzucić okiem na przygotowane przez twórców mapy, ale również kilka nowości mających za zadanie urozmaicić całą zabawę. Wśród nich nie mogło zabraknąć rzecz jasna
egzoszkieletów, które znacząco podnieść powinny możliwości walczących graczy. Call of Duty Advanced Warfare pojawi się 4 listopada. Gra zadebiutuje na PC, Xbox One, PlayStation 4, a także Xbox 360 i PlayStation 3. Na targach IFA 2014 Microsoft zaprezentował kolejne Lumie, czym ostatecznie zaprzeczył, jakoby marka ta miała przestać istnieć. W tym roku cel był jeden – przenieść technologię PureView, znaną z najdroższych modeli Nokii, do urządzeń z nieco niższych półek cenowych. Na pierwszy ogień idzie Lumia 830, która użytkowników przyciągnąć ma zastosowaną tutaj kamerą. 10 megapikseli z PureView, OIS i optyką Carla Zeissa. Jeżeli chodzi o wnętrze, to znajdziemy tutaj chipset Qualcomm Snapdragon 400 z 4 rdzeniami 1,2 GHz oraz 1 GB pamięci RAM. Całości dopełnia ekran 5 cali Clear Black IPS LCD o rozdzielczości 720x1080 pikseli i pokryty szkłem Gorilla Glass 3. Lumia 830 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Cena smartfona wynosić ma 330 euro. Mamy kolejne informacje na temat Assassin's Creed Rogue. Fabuła nakreśla się tak, przeniesiemy się do XVIII wieku i wcielimy w postać Shea Cormaca. Został on zdradzony przez swoje bractwo i dlatego też postanowił zostać łowcą. Właśnie na tej historii głównego bohatera koncentruje się najnowszy zwiastun gry pod tytułem Łowca Asesynów. Assassin's Creed Rogue zadebiutuje 13 listopada na konsolach starej generacji. Nowy zwiastun FIFA 15 ponownie skupia się na pozycji bramkarza. Producent ponownie przypomina o rozwiniętej inteligencji i nowych animacjach, które powstały we współpracy z Timem Howardem, bramkarzem reprezentacji USA i Evertonu. Premiera gry FIFA 15 planowana jest na 26 września. Jednocześnie opublikowano zalecane wymagania dla silnika Ignite na PC. Trzeba będzie wyposażyć się w procesor Intel i5-2550K 3,4 GHz, 8 GB pamięci RAM i grafikę GTX 460. Oczywiście wymagania minimalne są znacznie uszczuplone. Pełna ich wersja w opisie filmu. Tuż przed premierą nowego iPhone'a 6 od Apple mogliśmy oglądać go w akcji na filmie. Redaktor The Tech Gadget Blog przedstawił szerszej publiczności takie elementy jak ekran blokowania, ustawienia oraz aplikacje kamery, a przede wszystkim samą konstrukcję urządzenia. Do całego filmiku link w rozwinięciu Video News. W dzisiejszej ciekawostce obiektywy do smartfonów marki Olloclip. Dotychczas dostępne jedynie dla iPhone, teraz także dla posiadaczy smartfonów Galaxy S4 i S5. Oba Samsungi oferują przyzwoitą jakość aparatu, a dodatek w postaci nakładki Olloclip tylko te wrażenia urozmaici. Na początek Olloclip zaproponowało zestaw 4 w 1, czyli zestaw obiektywów, który składa się z obiektywu szerokokątnego typu fisheye i dwóch soczewek makro. Pierwsza z nich pozwala na powiększenie 10-krotne, a druga 15-krotne. Zestaw dla Samsungów Galaxy S5 i S4 to najwyższej jakości akcesorium wykonane z anodyzowanego aluminium. Założenie i zdjęcie tego akcesorium to kwestia kilku chwil. Cena tego cacka wynosi $69. To wszystko w tym odcinku Video News. Ja zapraszam Was serdecznie do komentowania i łapkowania tego odcinka, a w szczególności zapraszam Was do oglądania materiałów z IFA 2014 mojego autorstwa. Już niedługo wracamy po krótkiej przerwie z serią 3 sposoby na, z nowymi patentami, z nowymi rozwiązaniami dotyczących branży IT specjalnie dla Was. Teraz to wszystko, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, pa pa!